Katarzyna Grochola i Dorota Szalongowska są naszymi gośćmi. Książka, makatka, po co, o czym i dlaczego? Po to, żeby było miło. Są wspomnienia. Strasznie błakałyśmy, jak to pisałyśmy. Ale dla kogo jest ta książka, dziewczyny? No, dla kogo ją napisałaś? Dla mnie, dla mojej mamy, no. Dla pana operatora na przykład. No dobrze, a jak się tak pisze taką wspólną książkę, jeżeli osobno. Jest... Osobno. Osobno ją się pisze. Właśnie, pisze się osobno i tylko składa razem. Można ją w ogóle, wiesz, zakończyć. Gdybyśmy ją pisały razem, to przysięgam ci, że tutaj by nie leżała taka ładna książka, tylko ona by nadal była w jakichś planach niemożliwych do wykonania. Myślicie, że ktoś może was powiedzieć, powiem bardzo pieszczotliwie, że jesteście świruskami? Że jesteśmy walnięte w głowę mocno. Nie, chciałaś powiedzieć. Chciałam być delikatna. Ale widzisz, no tak jest, że... Ledwo się człowiek do kogoś uśmiechnie albo zażartuje, to od razu ma być nienormalne. Czy twoja mama jest wariatką? Moja mama jest szalona. Przez 30 lat próbowałam opierać się szaleństwu mojej matki. Próbowałam to wszystko ogarniać. Ale ja ci mówiłam, ale że świat ja mówię. Istnieje. Więc próbowałam to wszystko ogarniać, próbowałam to jakoś ją też ogarnąć to wszystko. I teraz... Zupełnie niepotrzebnie, bo ja się zupełnie bardzo dobrze ogarniam. Poddaję się. Czy twoja mama jest kochliwa? Nie kochliwa, to jest złe słowo, ale jest otwarta na flirt. A wzbudza zainteresowanie płci przeciwnej? Wzbudza, bo ona jest uwodząca. Niestety. Wzbudza niestety. Nie bij mnie. Przepraszam. Wzbudza i mama jest w ogóle uwodząca. I to w ogóle jest uwodząca, jeśli chodzi o kobiety, mężczyzn, nie w sensie seksualnym, tylko po prostu jest uwodząca i tutaj jest taka osobowość. Miła, taka osobowość. Natomiast tak. Ja nie jestem uwodząca, tylko po prostu jestem miła, czego moja córka nie może zrozumieć. Ja zakochałam się dotychczas trzy razy w życiu. Moja mama posiada stany, które nie są wesołymi stanami. Na przykład, ma doła, ma foch. Nie, foch w życiu. Ale ma doły takie po prostu. Się wtedy ciebie boję. Boisz się. No, dziecko, boję ja mam się. Depresję. No, boję to się. Teraz mi to mówisz. Co lubicie razem robić? Jeść. Jeść, lubimy razem jeść. I palić papierosy i grać w Scrabble. Nie, nie lubimy razem palić papierosów. Bo nie palimy. My już nienawidzimy zakupów, tak. Więc jeżeli wpadamy do sklepu... To bardzo szybko. W ciągu 10 minut załatwiamy sprawę 6 par butów na następne 3 lata. Tylko ty mierzysz, a ja nie. Tak. My się razem spotykamy, przekrzykujemy się, dochodzimy do konsensusu, potem znowu się przekrzykujemy. Jesteśmy taką włoską... Taki styl. Tak. Kończmy już. Dobrze, czego wam życzyć, drogie panie? Miłości, szczęścia, nowego domu dla mojej córki. A ja nie chcę nowego domu. Pana, a nie tego życz pana mi od żywicy, domu. Żeby przyszedł i te plamy pan ci zlikwidował, bo powiemy jego nazwisko. Ja bym chciała, żeby mi nie zdechła ryba, bo dzień, w którym wypłynęła ryba, źle się skończył w jednym filmie. A już mi jedna zdechła w tym czasie. Zdrowia nam żyć psychicznego i fizycznego. Mi szczególnie. To znaczy, nie fizycznego.